to są duże kwoty, łącznie jest to 4 miliony złotych bezzwrotnej dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jest to podzielone na 3 dotacje. Pierwsza, największa, jest to dotacja w wysokości 3 milionów złotych, będzie przeznaczona na budowę nowego żłobka, właśnie tutaj, na tej działce, na której jesteśmy, powstanie żłobek. Druga dotacja w wysokości 500 tysięcy złotych na budowę chodnika w ulicy Sienkiewicza. Jest to jedna z dwóch głównych ulic przebiegająca przez całe miasto. Nie posiada w ogóle chodnika i będziemy mogli ten chodnik wykonać. I trzecia dotacja to jest również w wysokości 500 tysięcy złotych na budowę nawierzchni na naszym największym osiedlu budynków jednorodzinnych, osiedlu Młyńskim. Tam będzie nawierzchnia z kostki betonowej, tak zwany ciąg pieszojezdny. Już pierwsze kroki w tych sprawach zostały poczynione. 2 tygodnie temu ogłosiliśmy już przetarg na budowę żłobka. Terminy na składanie ofert mijają 10 stycznia. Budowa żłobka jest to zadanie jednoroczne, również wspomagane z Rządowego Funduszu Maluch Plus. I w związku z tym tutaj nie ma zbyt dużo czasu, żeby zwlekać, dlatego postanowiliśmy od razu na wieść o otrzymaniu dotacji działać. Ogłosiliśmy przetarg, tak żeby zdążyć do końca listopada wybudować żłobek. Tutaj, jak Państwo widzą, za moimi plecami jest nasza działka gminna, już przekształcona na cele budowlane. W planach zagospodarowania przestrzennego ma odpowiednie zapisy. I właśnie jest to lokalizacja, no taka bym powiedział, bardzo atrakcyjna, dlatego że z jednej strony na obrzeżu miasta, gdzie jest rzeczywiście cisza i spokój i można powiedzieć taki kontakt z przyrodą, ale z drugiej strony bezpośrednie sąsiedztwo osiedli mieszkaniowych, ale również i szkoły podstawowej, hali sportowej, kompleksu sportowego, boisk. Właściwie w Piławie jest blisko wszędzie, bo to nie jest zbyt rozległe miasto. Tutaj w tej lokalizacji, którą widzimy, z całą pewnością będzie to bardzo dobry punkt na żłobek. Żłobka nie ma, po prostu nie ma od wielu dziesięcioleci w Piławie Górnej i no, z całą pewnością jest taka potrzeba. Przecież otrzymujemy przez cały czas takie sygnały. Jest jeszcze drugi fakt, który może spowodować taki dynamiczny rozwój miasta, na który wszyscy czekamy, to jest tutaj w bezpośrednim sąsiedztwie, można powiedzieć, żłobka, spółdzielnia mieszkaniowa z Dzierżoniowa. Również wczesną wiosną ma rozpocząć budowę pierwszego budynku wielorodzinnego, 54-rodzinnego. I te dwie inwestycje w jakimś sensie splecione ze sobą, jestem pewien, że spowodują w przyszłości rozwój Piławy jeszcze w obliczu niedalekiej budowy drogi szybkiego ruchu S8. Myślę, że w najbliższych latach Piława ma szansę zmienić swój wizerunek i poprawić atrakcyjność. To jest duży zastrzyk finansowy. Te 3 miliony pomocy to z całą pewnością spowoduje, że będziemy w stanie prawdopodobnie bez większych kłopotów wybudować ten żłobek. No, oczywiście jeszcze wszystko zależy od przebiegu przetargu i od wysokości ofert, ale mam nadzieję, że nie będzie z tym kłopotów. I jeszcze nie wspomniałem o tych pozostałych dwóch inwestycjach, na które również otrzymaliśmy dotacje. Jesteśmy na etapie również przygotowania przetargu na wykonanie tego ciągu pieszojezdnego na osiedlu Młyńskim. Myślę, że w najbliższych tygodniach ten przetarg zostanie ogłoszony. Tu jesteśmy daleko zaawansowani, bo mamy dokumentację projektową i mamy pozwolenie na budowę. A jeżeli chodzi o tą trzecią inwestycję, czyli budowę chodnika w ulicy Sienkiewicza, to również już mamy uzyskaną od projektantów dokumentację projektową i złożyliśmy wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę.